powiem zakaz. Pana głowy pod pana czapką jest zakaz. I to jest wszystko. Ma zarost, co w warunkach ograniczonej widoczności można różnie odebrać. Proszę Państwa, to są oszuści. Nie dajcie się zrobić. Nie ma problemu, niech pan nagrywa, jeżeli by pan czegoś potrzebował. Bardzo panu dziękuję. Pan porucznik klasa u państwa. Pan porucznik klasa sama w sobie. Naprawdę super. Kurwa dziennikarze. Ty kurwa odechcę porygnotowanie. Ile kurwa razy może. Dobry. Dzień dobry. Pan może tylko audytu? Pan może tylko audytu? Tak, kurde. Tam wygląda na bieżąco. No, tak właśnie mega, nie? Kurde, no, rewelacja. I czekamy co piątek i teraz nie było, nie? No nie było. Ale powiem panu, ostatnio mi się taki numer zdarzył, że wbiliśmy się na pokaz garnku. Ale z tych ludzi, no, ludzie płacili po 15 tysięcy za takie szajsy. Tak właśnie, to wychodzimy teraz, nie? Z tego właśnie. I teraz ja mówię, to mi chodzi go z kamerką. Ja mówię, to po mnie pan, nie lecimy. To pokali. Także dużo zdrówka, fajna robota, kurde. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Panowie żołnierzami jesteście? O, dziękuję za panu służbę. Dzięki, do zobaczenia. Zakaz. Pana głowie pod pana czapką jest zakaz. I to jest wszystko. Pod moją czapką nie jest. Niech pan se daruje to. Jeszcze 10 minut pochodzę i idę do domu. Skąd panu przyszło do głowy, że zakaz, proszę pana? O Jezus. To nie policja. Co to jest z gościu pod ramą? Filmuję tutaj. Ostrzeganie, ale nic nie reaguje.
Ja tu, proszę pana, nie widzę żadnego zakazu. Skąd ten pomysł? Pan sobie poczytam, że zakaz jest propagowania z zewnątrz jednostek wojskowych. Ja sobie poczytać mam. No, dobra. Ja myślę, że czas, żeby pan poczytał. Ale dobrze, będzie edukacja, proszę pana, niech pan się nie martwi. Słucham? Nie słyszę. Nie mogą nagrywać. To jest nieprawda. To tak jak pan kiedyś nie jest nieprawda. Co robimy? Zaraz pan jakaś policja włoży normalnie? Niech pan się zdecyduje, bo ja oczywiście nie mam zamiaru uciekać. Ale nie chciałbym tu stać już dłużej niż 5-10 minut, także jak pan powie, że wszystko ok, to ja sobie idę. Czekam ok. Słucham? Czekam na znać, czyli będzie policja przyjedzie, to ma pan. Da mi pan znać, bo ja na pewno nie chcę uciekać po Toruniu, nie? Słucham? Co będzie policja pana wodzić? Ja nie sądzę, żeby oni przyjechali w ogóle. Jak będzie pan coś wiedział, niech pan mnie poinformuje, to wtedy albo sobie odejdę, albo poczekam, jak pan już zgłosi. To zadzwoniliście naprawdę? Tutaj, proszę pana, przynajmniej trzech świetnych żołnierzy pracuje, jeżeli chodzi o poziom tego, co wolno. Znaczy, do pana obowiązków na pewno nie należy opowiadanie bzdur, że nie wolno czegoś, czego wolno. Co wolno, przepraszam. No tak, ale to jest, proszę pana, nieprawda, no, że nie wolno fotografować z zewnątrz obiektów wojskowych. Dobrze, jak ktoś... Aha, bo ktoś podejdzie, tak? Bo ja nie chciałbym naprawdę uciekać nigdzie, więc... Dobra, w porządku, to ja czekam. Jak będzie pan miał informację, że jednak nikt nie podejdzie, to też mi pan da znać i ja wtedy idę. Jak ktoś podejdzie, no to podejdzie, trudno. Jakoś to razem przebrniemy. Nie musi pan się obawiać, nawet jak mi się tam złapała pana twarz, to nie będzie oczywiście nigdzie opublikowana. Proszę z tą kamerą odejść. Bo? Bo nie wolno. Oj, tam opowiada pan banie luki. Bo nie wolno, nie wolno, nie wolno. Ile razy jaś to słyszałem? To co, już mamy temat załatwiony? Nikogo nie wzywaliście? Mogę pochodzić normalnie? Mówmy się, proszę pana, tak. Ja tu będę jeszcze, no dobra, 10 minut i wtedy idę, dobra? Może tak być? To pana zadowala? Bo kolega mnie tu policję mówi, żeby policję wezwie i tak dalej.
widzenia panom. Do widzenia panom. Do widzenia. W jakim spotkaniu? Pan mnie wysegregował, że ja nie nadaję się do tego spotkania. Co ty sobie wyobrażasz? Żebyś mi wydawał to polecenia? Idiota. Ludzi segregują, żeby wyłowić tych, którzy są podatni na takie rzeczy. Ja bym proponował, jeżeli takie spotkania będą w przyszłości tutaj, żeby dzwonić na policję. To, co tam się dzieje, to jest wszystko. Jak tak wstajesz rano, nie? I tak pomyślisz, jak naciągnąłeś tych ludzi na tego pola kapiera, czy jak to tam, to jak się z tym czujesz, chłopaku? Zabawne, nie? Tak właściwie, proszę pana, w imieniu tysięcy ludzi przychodzę. Tak. Pana, dzisiaj u pana odbyła się taka akcja, w której próbowano...